Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Open Ski Jumping. Dzisiaj taka dziwna skocznia. Prawdopodobnie czyta się to Czajkowski. Chyba. Czajkowski to tam był jakiś muzyk prawdopodobnie. No i czy tutaj skoczkowie będą skakać do melodii? Belka startowa numer 4. Noriaki Kasai zaczyna. Sława tutaj naszych skoków w Open Ski Jumping. Niezłe wybicie. I pierwszy skok, 74 metry. Więc każdy dalszy to już będzie dobry skok. Noriaki Kasai rozpoczyna zawody. No i kolejny nasz główny alkoholik, Dmitrij Wasiliew. Niezłe wyjście z progu, troszkę niska trajektoria. 75 metra, nieźle, nieźle. Zobaczmy, co pokaże Simon Namman. Simon Namman także potrafi daleko skoczyć, ale jego lądowanie na dwie nogi pozostawia wiele do życzenia. Ależ teraz odpalił nam Simon Namman 78 metrów i w dodatku zlądowane telemarkiem. A teraz już na rozbiegu Piotrek Żyła. Czy dorówna Simonowi Ammanowi? Niezłe wyjście z progu, niezła wysokość i Piotrek Żyła wyciągnął z tego skoku co mógł. 75,5 metra, to mu daje aktualnie drugą pozycję, ale na rozbiegu już Kamil Stoch. Czy będzie jak w poprzednich zawodach pierwszy? Czy uda mu się skoczyć daleko? Niska trajektoria, 74 metry, no to jest taki... No, taki sam skok jak Noriakiego Kasajego. Dawid Kubacki, może on nam tutaj pokaże dalszy skok. O, bardzo dobre wybicie, bardzo dobra wysokość i Dawid Kubacki 75 metrów, to jest dobry skok, ale no, spodziewałem się czegoś więcej w tych zawodach ogólnych. Chociaż nie mówmy hop, bo to była dopiero pierwsza seria. A teraz już Junshiro Kobayashi, też już doświadczony Japończyk, 74,5 metra. No, to jest dosyć taki przeciętny skok. Peter Preutz. Dawno w naszych zawodach go nie było. Bardzo dobre wyjście z progu i proszę Państwa, Peter Preutz, 77,5 metra, to jest świetny skok i obejmuje tym skokiem prowadzenie. Ale już doświadczony Niemiec na rozbiegu, Karl Geiger. Co nam pokaże ten zawodnik, jak skoczy? Oj, no i najsłabszy skok Karla Geigera, 72,5 metra. Nie będzie się tutaj liczył raczej. Jeszcze został Stefan Kraft. On także bardzo dobra forma. Jak widzimy, ładne wybicie i niestety upadek Stefana Krafta. I tak się prezentuje pierwsza seria. Peter Preutz pierwszy, Simon Namman tutaj zaskoczenie, świetny skok, ale drugie miejsce. Piotr Żyła ma szansę powalczyć, trzecie miejsce, Dmitrij Wasiliew dalej, Dawid Kubacki też ma szansę powalczyć, niestety Kamil Stoch raczej tutaj nie będzie się liczył. No i Stefan Kraft w pierwszej serii upadek. Musi się teraz zrehabilitować. O, no i bardzo ładny skok, 76 metrów, to mu daje na razie pierwsze miejsce, zapewne nie na długo. Karl Geiger też słaby skok w poprzedniej serii, ale teraz leci wysoko Karl Geiger, teraz się zdecydowanie poprawił, 77,5 metra, to jest bardzo dobry skok. I Kamil Stoch, oby tutaj też się poprawił, może gdzieś tam w okolice 5 miejsca, gdyby wskoczył by było dobrze. I Kamil Stoch, 76,5 metra, też bardzo dobry skok i daje mu to prowadzenie jak na razie, oby jak najdłużej. Junshiro Kobayashi, czarny strój, oj tutaj za wczesne wybicie, niska trajektoria, no i słaby skok Junshiro Kobayashi, 72 metry. Noriaki Kasai, w poprzedniej serii 74 metry skoczył, więc to przeciętny skok, ale teraz tutaj to już wygląda dużo lepiej, 76,5 metra, więc Noriaki Kasai ładnie. Dawid Kubacki, on ma szansę na podium. Od razu mówię, że on się może wbić na podium, byleby wyszedł skok. No, 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 Dawid Kubacki, niestety upadek Kubackiego. No, możemy powiedzieć, powiedzmy, że to było podparte lądowanie. Dobrze, teraz Dmitrij Wasiliew. Ciekawe, czy spożywał coś dzisiaj, jakiś sok z gumy jagód, ależ go tutaj wygięło, oj, oj, oj. Dmitrij Wasiliew znowuż coś tam przed zawodami, nie wiem dlaczego nie ma kontroli dopingowych. I już trzecie miejsce po pierwszej serii, Piotr Żyła, nasz Polak, ma szansę powalczyć o podium, czy będzie daleki skok? Bardzo dobre wyjście z progu, świetna wysokość i bardzo dobry skok Piotrka Żyły, daje mu to na razie pierwsze miejsce, czyli już Piotrek Żyła ma pewne podium. Wszystko zależy od Simona Ammana i na pierwszym miejscu już nawet nie wiem kto był, ale wszystko zależy od Simona Ammana. 74 metry, jest drugi Simon Namman i ostatni zawodnik, tak, to był Peter Preutz, zapomniałem, bo rzadko występuje tutaj u nas.
Peter Preutz, jeżeli on zepsuje skok, to mamy Piotrka Żyłę na pierwszym miejscu. I proszę państwa, ojojoj, ależ ten problem po wyjściu z progu i upadek Petera Preutza. Proszę państwa, Piotr Żyła wygrywa dzisiejsze zawody, pierwsze miejsce. Ojojoj, co tu się stało? Z przewagą 1,3 punktu. Simon Amman drugi, Noriaki Kasai trzeci, Kamil Stoch poprawił się tutaj znacznie, bo czwarte miejsce. Ale za to Dawid Kubacki zepsuł swój skok, upadek, no i ósme miejsce. Więc dzięki za oglądanie, życzę miłego wieczoru, czy tam dnia, czy czegokolwiek, o który to oglądacie, nie wiem. Subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie, łapki w bok, w górę, w dół, wszystko tam, róbcie, by była aktywność. No i do następnego odcinka.